Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 15 w wersetach od 11 do 24? Nadto powiedział: pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił im to, co posiadał. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Roztrwonił tam swoją majętność, żyjąc rozwiąźle. Gdy wszystko stracił, nastał wielki głód w tym kraju, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przyłączył się do jednego z obywateli tego kraju. On posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął napełnić brzuch swój strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Następnie, wejrzawszy w siebie, powiedział: ginę tu z głodu, podczas gdy wielu najemników mojego ojca ma dosyć chleba. Wstanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym ze swoich najemników. Wstał i poszedł do swojego ojca. Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Zlitował się, wybiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. Powiedział mu syn: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Nie jestem już godny, aby nazywano mnie twoim synem. Ojciec powiedział do swoich niewolników: przynieście najlepszą szatę i obleczcie go. Dajcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Przyprowadźcie utłuczone ciele, zabijcie je, abyśmy jedząc się weselili. Bo ten mój syn był umarły, a ożył, zaginął, a się odnalazł. I zaczęli się weselić. W trzecim podobieństwie widzimy działanie Boga Ojca w stosunku do grzesznika. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Dlatego każdy człowiek już z natury posiada z nim pewien związek. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału, 29 wersetu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Najsmutniejsze jest jednak to, że odwróciliśmy się od Stwórcy, by prowadzić życie niezależne od Niego. Samowola jest korzeniem każdego grzechu. Tak wybrana droga może prowadzić jedynie do głębokiego upokorzenia, głodu i niedostatku. Jak trudno sobie wyobrazić Żyda pasącego świnie. Zanim człowiek zwróci się do Boga, musi wejrzeć w głąb siebie. Werset 17. Syn marnotrawny zrozumiał swoje położenie i podjął pewną decyzję. Niemniej nie bardzo rozumiał, kim jest naprawdę. Czy miał rzeczywiście do tego prawo, aby być nawet najmniejszym z najemników swojego ojca? Nie! Jednak najważniejsze było to, że pragnął wrócić do domu ojcowskiego. Co się stało, gdy się znajdował w jego pobliżu?
To nie syn przyspieszył swój krok, to ojciec wybiegł mu naprzeciw. Czy mieliśmy takie oczekiwania? Nie, ale Bóg zaskakuje nas wciąż na nowo w swojej łasce, która przewyższa nasze ludzkie myśli. Syn nie zdążył wypowiedzieć nawet połowy tego, co zamierzał. Okazana miłość i łaska zawstydziły go. Dla prawdziwego dziecka Bożego przygotowane są najlepsze rzeczy. Tylko to, co najlepsze, może zaspokoić hojne serce ojca. Na końcu tego wydarzenia znów oglądamy wspólną radość. Dowiadujemy się o tym z pierwszego listu Jana, pierwszego rozdziału, trzeciego i czwartego wersetu. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna.